Kalibracja ramienia podmiarowego wyważarki WB300 Nortec Pro. W przypadku nieprawidłowych umiarów ramienia musimy takie ramię skalibrować. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy około 16, nam pokazuje 15, jeżeli tu mamy 10,9 czy 11, nam pokazuje 10, te parametry po prostu odległość i wielkość są niezgodne, należy skalibrować te pomiary. Żeby to zrobić, musimy wprowadzić wejście w program kalibracyjny. Czyli pierwszy od lewej guzik i odległość. Mamy P10, czyli wyciągamy na 10 cm, ale tutaj na maszynie, żeby było na żółtej miarce pokazane, na równo jak się zaczyna 10 cm, czyli wchodzi z uważarki, przytrzymujemy i zapisujemy sobie ten punkt. Następnie wyciągamy i kładziemy na planszę od wyważarki, tutaj mamy specjalne wcięcie, zostawiamy tak, czekamy aż się parametry stabilizują i zapisujemy. W tym momencie mamy jeden parametr, czyli odległość mamy skalibrowaną. Teraz, żeby zrobić wielkość koła, czyli rozmiar, taka podobna sytuacja. Guzik i guziki odprowadzania, czyli ten i ten dwa. Tak, wyświetliło nam się KL16. Więc oczywiście tu jest rozmiar koła, więc jak mamy 15, to wprowadzamy sobie 15, koło założyliśmy 16, no 16 i tak dalej. W naszym przypadku jest to koło stalowe, to też ważne, musi być koło stalowe i 16. Cel. Mamy zaznaczone, teraz wyciągamy, przytrzymujemy i zapisujemy sobie. Kolejny mamy parametr. Tak? Po skoczonej kalibracji możemy sobie sprawdzić, czy wszystkie parametry są zgodne. Jest 16, jest 10,9, zgadza się, kalibracja skończona.